Jeśli interesują się Państwo winem, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o 12 najważniejszych odmianach winorośli, z których to wino powstaje, jeśli chcielibyście wiedzieć, czym się różni Gewurztraminer od Traminera, czy Zinfandel to na pewno to samo co Primitivo, gdzie powstają najlepsze Rieslingi, czy dlaczego Chilijczycy tak długo nie potrafili odróżnić Merlota od Carmenere, zapraszam serdecznie na szkołę letnią zorganizowaną przez Centrum Studiów nad Winem Collegium Civitas oraz magazyn Czas Wina. Szkołę, która zaczyna się w lipcu, skończymy ją w połowie sierpnia i będzie to szkoła bez wychodzenia z domu. Szkoła online, w której otrzymają Państwo dwa razy w tygodniu kolejny film, unikalny film opowiadający o jednej z 12 odmian winorośli, o tym, o jej historii, o tym, jakie wina z niej powstają, w jakich zakątkach świata, o jej pochodzeniu, no i oczywiście o tym, jak smakują, jak powinny smakować wina z tej odmiany wytworzone. Kto będzie chciał, będzie także mógł zakupić sobie odpowiedni pakiet win, tyle ile będzie potrzebował, niektórzy pewnie 12, niektórzy być może tylko kilka, po to, żeby dwa razy w tygodniu spotkać się online wspólnie i o tych winach porozmawiać, wspólnie je zdegustować, wspólnie je ocenić, dopytać, porozmawiać. Zapraszam Państwa serdecznie. Zestawy będą w korzystnych cenach do zakupienia. Nie są obowiązkowe, ale oczywiście najlepiej opowiadać i rozmawiać o winie, mając to wino w kieliszku. Każdy z uczestników otrzyma także pierwszy tom wiedzy o winie, żeby w ten troszkę nudniejsze wakacje niż zwykle poczytać sobie, czegoś więcej się dowiedzieć. Wszystkie informacje na stronach Collegium Civitas oraz Enoteki Czasu Wina. Serdecznie Państwa zapraszam.